W pewnym sensie, Asiu, zrobiłaś mi dobry wstęp, bo ja też będę między innymi nawiązywać do tematu Biblii. Ale chcę Wam powiedzieć na sam początku taką jedną ważną rzecz. Chodzę sobie z tym dwa tygodnie. Jest taka potrzeba, abyśmy uczyli się słuchać. Słuchaj, co mówi Duch Święty. Słuchaj, co mówi do kościoła. Jest takie przynaglenie, żeby słuchać. Może więcej w komorze teraz potrzebujesz słuchać, a nie się modlić i mówić. Zacznij słuchać, bądź otwarty i gotowy, żeby słuchać. Jak tam sobie stałam na końcu, spojrzałam na Karola. Napis na koszulce. It's time to listen. Czas, żeby słuchać. Wielokrotnie my przekrzykujemy Boga, a później dziwimy się, że nie widzimy pewnych rozwiązań, pewnych przełomów. Nastaw się na słuchanie Bożego Głosu. I też dzisiaj, w kontekście tego, co będę mówiła, proszę Was, abyście słuchali uważnie. Okay? Zacznę od takiej rzeczy. I to mówię do ludzi, do tych z Was, którzy w ostatnim czasie modliście się o poszerzenie finansowe, o rozwój finansowy, zawodowy. Powiem tak. Pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba po nie sięgnąć. I oczywiście nie mówię tutaj literalnie w tym sensie, że teraz idziemy na ulicę i przeszukujemy chodniki, trawniki, bo pieniądze leżą. Nie? Wiecie, że czytamy to w sposób proroczy. Pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba po nie sięgnąć. I są trzy... Pewne przeszkody, które powodują, że ty tego nie widzisz. Co to znaczy, że pieniądze leżą na ulicy? Chodzi o to, że modliłeś się o pewne rozwiązania, o pewne odpowiedzi i one są. I one są przed Tobą, tylko ty tego nie dostrzegasz. Z uwagi na potencjalne trzy takie blokery, które zaciemniają Ci ten obraz. Na początku je wymienię, a później je opiszę. Pierwsza sprawa to temat chaosu w twoim życiu. Nie dostrzeżesz Bożego rozwiązania, nie zobaczysz Bożej odpowiedzi, jeżeli jesteś w chaosie. Druga sprawa to jest ramowe myślenie, schematyczne. I trzeci, trzeci problem to jest po prostu lenistwo. Więc rewiduj, czy przypadkiem na twojej drodze... Nie stoi któraś z tych przeszkód, bo jeżeli tak, to jest taka potrzeba, żeby się ją wyeliminował. O co chodzi z pierwszym tematem chaosu? Patrzcie, to jest taka sytuacja. To jest rozwiązanie. Modliłeś się o rozwiązanie. Przechodzisz mimo. Dlaczego? Bo nie patrzysz. Bo jesteś skierowany gdzieś. Patrzysz daleko przez pryzmat tego, jakie masz problemy, martwisz się, jak opłacisz następne rachunki, za co kupisz dziecko buty, w swojej głowie obracasz milionem różnych myśli związanych z tą sytuacją finansową, w której jesteś, martwisz się, w twojej głowie jest w związku z tym chaos, jest rozproszenie, szukasz miliona różnych rozwiązań, rozwiązanie jest, ale ty przechodzisz mimo. Gdzie patrzysz? Nie patrzysz pod nogi, co to znaczy, że nie patrzysz pod nogi? Nie jesteś skupiony na tym, co tu i teraz. Wybiegasz gdzieś jakąś przyszłość, obracasz w swojej głowie jakimiś rozwiązaniami na kiedyś tam. Co to będzie, jak w przyszłym miesiącu nie będę mieć, żeby zapłacić za te rachunki, ale nie widzisz tego, że rozwiązanie jest. Tylko trzeba być skupionym. Trzeba być skupionym na, na tym, co tu i teraz. Bo to dziś. Jest rozwiązanie, dziś przeżywasz życie, dziś jest dzień łaski, dziś jest dzień zbawienia. Dziś do ciebie dociera informacja, dziś do ciebie dociera rozwiązanie, dziś jest odpowiedź, ale jeżeli ty wybiegasz gdzieś, jeżeli ty jesteś całkowicie zajęty tym, żeby rozpatrywać milion różnych opcji, co teraz zrobić w swoim życiu, jeżeli ty nie jesteś skupiony, no to nie dostrzeżesz tego rozwiązania, które jest pod Twoimi nogami. Więc pierwszy problem to jest problem właśnie z tym, że jest chaos. I wtedy właśnie mówi, szukam pracy, a nie mam. No, w Warszawie nie masz pracy. Gdzie szukasz? Jak szukasz? Czego ty szukasz? Więc to jest pierwszy problem. Rewidujcie i patrzcie, czy przypadkiem u was w życiu tak nie jest. Bo to będzie powodowało, że nie będziecie dostrzegali tych rozwiązań. Drugi temat, czyli schematyczność w myśleniu. O co chodzi? Mogliście już tak mieć nawet w swoim życiu wielokrotnie, że przeleciały wam różne okazje przed nosa. Dlatego, że nawet jeżeli widzieliście je, to uważaliście, że albo to są rzeczy małe, albo nie do końca tam wam pasują i tak dalej. I przez to, że mieliście jakieś ramowe myślenie, schematyczne myślenie w jakiejś tam kwestii, to mogło wielokrotnie doprowadzać do tego, że nie skorzystaliście z nadarzających się okazji, w tym przypadku okazji finansowych. Przykład. Modliście się na przykład właśnie o lepszą pracę. Masz ustalone widełki finansowe, zakres obowiązków i tak dalej. Dzwoni do ciebie znajomy i mówi: Słuchaj, potrzebujemy tutaj człowieka do pracy za takie, za takie pieniądze. To ty się już cieszysz. Super, super. A jakie stanowisko? No Ale nie takie, jak ci się by podobało. Już mówisz: Nie, w takim razie nie. Ja tylko praca biurowa, już na magazyn nie pójdę. Ale masz te pieniądze, o które się modlisz. Czy w związku z tym skorzystasz z tego, czy się poszerzysz? Czy na przykład zmienisz branżę, czy będziesz się kurczowo trzymał tego, co tylko znasz? Tylko swojego ramowego myślenia w danym temacie, na przykład pracy. Bo wielokrotnie jest tak, że są różne rozwiązania, tylko jeżeli my patrzymy dosłownie tylko w ten sposób, na zasadzie tylko tak, nie dostrzeżesz możliwości, które są po, takich pobocznych, które są obok, wokół ciebie, obok ciebie. Bo te rozwiązania są różnego rodzaju. Tak samo na przykład, jeżeli chodzi o biznesy. Może być tak, że masz jedno źródło, powiedzmy, takie, które ci daje dochód, w sensie, powiedzmy, jest jedna droga. Jeden kanał tego przepływu finansowego, czy zwracasz uwagę na przykład na to, że pojawiają się, a mam takie przekonanie, że będzie się coraz bardziej pojawiać, coraz częściej, różne pomniejsze inne kanaliki, przez które też mogą przepływać pieniądze, ale czy powiesz nie jestem tylko w takiej branży, ale czy na przykład zainteresujesz się tym, żeby się poszerzyć i na przykład wziąć inne dodatkowe zlecenia wziąć może pomniejszych klientów pod uwagę, może inne rynki. Czy weźmiesz to pod uwagę, czy nie? Czy będziesz się trzymał ramowo, schematycznie, tylko tak i tylko to, i nic innego nie wchodzi w grę. Bo jeżeli masz takie myślenie schematyczne, to wielokrotnie, tak jak mówię, pozbawiasz się wielu różnych możliwości, żeby pozyskać klienta, żeby poszerzyć swoją branżę, żeby nauczyć się czegoś nowego, żeby w związku z tym też na przykład mieć większe pieniądze. Więc to jest drugi, e, drugi obszar. I trzeci związany mocno z drugim to jest kwestia twojego zaangażowania, bo nawet jeżeli już widzisz te pieniądze na tej ulicy i nawet jeżeli już oszacowałeś czy to są duże pieniądze, czy to są małe pieniądze, to jeżeli nie sięgniesz, to one ci nie wpadną do portfela po prostu. Musisz wykonać jakiś ruch, musisz wykonać jakąś pracę, musisz się jakiś sposób zaangażować. Może właśnie w ten sposób, że będziesz musiał się przebranżowić, więc w związku z tym spędzisz swój wolny czas na nauce. A może będziesz mieć dodatkowe zlecenia, co oznacza, że powiedzmy będziesz dłużej w pracy w związku z tym. Ale wykonasz jakąś, musisz wykonać jakiś ruch, musisz wykonać jakąś pracę. Bez tego nie ma efektu. Modlisz się o rozwiązania finansowe, modlisz się o poszerzenie, to zweryfikuj, czy jesteś gotowy podjąć to wyzwanie i na przykład właśnie popracować, iść w tym kierunku. Rozwijać się, zrobić coś więcej niż do tej pory robiłeś w tym temacie. Więc to jest tak a propos kwestii finansowych. Czyli trzech największych wrogów: chaos, schematyczne myślenie i po prostu lenistwo, czyli brak chęci do tego, żeby wziąć się do pracy, żeby w jakikolwiek sposób zadziałać w danym temacie. Okay? To jest to, ale teraz chcę przejść do tego tematu, który w ogóle chciałam z, z Wami podzielić. I to, co powiedziałam, Asia już troszkę tutaj wspomniała kilka rzeczy. Zresztą to w ogóle to padało też dzisiaj podczas nawożeństwa w różnych formułach. Ja chcę powiedzieć o czymś bardzo, bardzo fundamentalnym, bo właśnie jest taki czas czas powrotu do fundamentów, rewizji fundamentów, czas pokuty. Więc chcę powiedzieć o czymś bardzo, bardzo prostym. I w taki prosty sposób, żeby każdy zrozumiał i każdy mógł w związku z tym to przyswoić i spraktykować. A mianowicie chcę powiedzieć kilka słów na temat relacji z Bogiem. Ja wiem, że cały czas to słyszymy w tym kościele w różnej formule od różnych ludzi. Tego nas uczą nasi pastorzy, słyszymy to od naszych liderów. Relacja z Bogiem, komora molitewna. Relacja z Bogiem, komora molitewna. Ale wiecie co? Prawda jest taka, że nie wszyscy dokładnie rozumiemy, o co chodzi z tą relacją z Bogiem. I są takie osoby wśród nas, które w teorii rozumieją, o co chodzi, przyswajają nauczania, ale mają wielką trudność, żeby przełożyć to w sposób praktyczny do swojego życia. Skąd to wiem? Bo widać to po życiu. Jeżeli w życiu jest stagnacja, jeżeli w życiu jest bezruch, jeżeli tam się nic nie dzieje, to oznacza, że jest problem. I, jakby w pierwszej kolejności, mówię do takich osób, właśnie, które z czymś takim się borykają i identyfikują. Ale jeżeli wy, jakby, macie to wszystko pokładane, to po prostu potraktujcie to jako odświeżenie fundamentu, zalanie kolejnego poziomu. Bo uważam, że jest taka potrzeba, żeby o tym troszkę powiedzieć. I na sam początku chcę powiedzieć w ten sposób: że relacja z Bogiem to relacja z Jego prawdą przebywanie z Bogiem to przebywanie z Jego prawdą. To nie jest jakaś enigma. To nie jest takie przebywanie z Bogiem na zasadzie, choć Jezus zrobi Ci kanapkę z żółtym serem, posiedzimy w kuchni, pogadamy o życiu. To nie jest coś takiego. Relacja z Bogiem to relacja z Jego prawdą. Jaki masz stosunek do Jego prawdy, taki masz stosunek do Boga samego. Jaki masz stosunek do Boga samego, taki masz stosunek do Jego prawdy. I weźcie się w tym obejście. Rozwalamy jakąś enigmę, głupotę i tego typu kwestie. Sami możecie się ocenić. Jaki masz stosunek do prawdy, taki masz stosunek do Boga samego. Czyli na przykład, jeżeli jest tak, że wybierasz sobie pewne elementy i mówisz, o to fajna obietnica, dobra, biorę to, ale tu dalej w Biblii czytasz na przykład o uświęceniu duszy. I już ci się to nie podoba. Mówisz, tego nie biorę. W ogóle to mnie nie interesuje, wybieram te elementy, które są dla mnie fajne, tamte niekoniecznie. To w praktyce wygląda to w ten sposób, że masz taki sam stosunek do Boga samego czyli relatywny. Czyli wygląda to w ten sposób, że w tym temacie, gdzie przyjąłeś te prawdy, to jest tak, super, super Boże, w ogóle zgadzam się, dobrze mówisz, ale w tym temacie, gdzie nie przyjmujesz, to mówisz w ten sposób: Nie interesuje mnie Boże Twoje zdanie. W ogóle nie interesuje mnie to, żebyś ty w jakikolwiek sposób ingerował w ogóle w moje życie, w tą dziedzinę akurat życia. Tak? To, tak, tak to wygląda w praktyce. Możecie się w tym sami pooglądać. Jeżeli ktoś kopie, szuka, zależy mu, jeżeli chodzi o prawdę Bożą, zgłębia Boże zdanie, zgłębia Boże poglądy, e, rewiduje sam siebie przez ten pryzmat, to tak naprawdę on szuka Boga. Kopię, interesuje się Bogiem samym. To nie jest jakaś enigma, bo patrzcie, Jezus mówi w ewangeliach w ten sposób: kto mnie miłuje, przestrzega moich słów. I to jest mowa właśnie o tym stosunku, jaki masz stosunek do Boga i jaki masz stosunek do prawdy Bożej. To nie ma czegoś takiego, że ktoś mi powie. Ja mam świetną relację z Bogiem, cudowne życie modlitewne, głębokie, ale nie żyję prawdą, nie zna Bożej prawdy. No pytanie, z kim ty masz tą relację? Bo jeśli nie masz relacji z tą, prawdy, z tą prawdą, to z kim ty masz tą relację w tej komorze? Z kim się tam spotykasz? No modlę się na językach trzy godziny, no ale modlitwa na językach buduje twojego ducha, twojego wewnętrznego człowieka. Ale nie buduje Twojej relacji z Bogiem, bo budowanie relacji z Bogiem to budowanie relacji z Jego prawdą, czyli poznawanie Jego poglądu, poznawanie Jego punktu widzenia, poznawanie Jego serca, Jego natury, jego zachowań i jak. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Możecie się w tym oglądać. Ja celowo podaję przykłady i mówię w bardzo, bardzo prosty sposób, bo chcę, żeby nie było żadnych takich dziwactw. Wiecie, żeby nam po prostu padły jakieś iluzje żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym stoimy tak naprawdę. Więc to jest pierwsza rzecz. Dalej w związku z tym. Relacja z Bogiem, jeżeli jesteś tym zainteresowany, musisz wiedzieć, że polega na tym, że spotykasz się z prawdą. Bóg to Jezus, Jezus to prawda. Ja nie będę wracała do fundamentalnych nauczeń Artura, ale jeżeli znacie i pamiętacie tę zależność, to wiecie, że wygląda to w ten sposób, że jeżeli kiedykolwiek słyszę Bożą prawdę, to ja muszę mieć w swojej głowie pokładane to w ten sposób, że to jest to, jakby Bóg do mnie mówił. To musi być na równi, bo nie możemy traktować Boga jako osobę oddzielnie od Boga jako Jego Słowo, przez które się wyraża. Musimy w swojej głowie mieć to na równi. Czyli kiedykolwiek słyszę Boże prawidła, Boże zasady, to mój stosunek musi być taki, jakbym słyszała to od Boga samego. I drugą stronę, kiedykolwiek mówię, że słyszę coś od Boga, to będzie to prawda. W związku z tym, idąc dalej, zrewiduj jaki masz stosunek do tego słowa, które słyszysz na nauczaniach, na grupach domowych od swoich liderów, pastorów, kiedy głoszą Ci Boże Prawdy. Bo na przykład tak. Artur ma dzisiaj nauczanie, zaraz wyjdzie i będzie głosił na podstawie Bożych Zasad. Wiecie, co tak naprawdę będzie robił? Powtarzał po Bogu. To nie są słowa, wiecie, Artura. On będzie powtarzał po Bogu. W pierwszej formule to są słowa Boga, w drugiej formule są podane przez człowieka, czyli przez Artura. Mnie to zaczęło, słuchajcie, pionować. Zrewidujcie, jakie wy macie podejście, jaką wy macie postawę, w związku z tym, do słowa, które jest tutaj głoszone. A tam powiedział coś, ale kto to powiedział? Co powiedział? Czy wiecie, kto jest autorem tego słowa? Mnie to zaczęło poruszać i pionować, wiecie, zaczęła wzrastać moja bojaźń. Kręcimy się tutaj, jest głoszone słowo, Agata coś mówi. Co to jest? Brak szacunku wobec Agaty jest brakiem szacunku wobec Boga samego. Jaką mamy postawę, możemy się bardzo łatwo sami zrewidować. I nie potrzebujemy wielkich objawień, jakichś, słuchajcie. Wystarczy poobserwować samych siebie, bo przykładajmy miarę same do siebie, nie do drugiego człowieka, ale sami mierzmy swoją postawę Bożą Prawdą, w jakim my jesteśmy miejscu. Więc patrzmy na to z tej perspektywy. Idąc dalej. Skoro już wiemy, że Bóg jest prawdą, to wiemy w związku z tym, że mówi prawdę, wyraża się poprzez prawdę, manifestuje się poprzez prawdę. Czyli jeżeli interesuje nas relacja z Bogiem, czyli czytaj relacja z prawdą, to musimy wiedzieć, że jedynym łącznikiem pomiędzy nami a tym Bogiem jest prawda. Skoro Jezus jest prawdą, a Jezus jest jedyną drogą między, do nieba, w sensie jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, to Jego prawda tak samo jest tym jedynym łącznikiem. I zobacz to z tej perspektywy, że jeżeli chcesz komunikować się z Bogiem, jeżeli chcesz słyszeć te komunikaty z Jego strony, to musisz mieć połączenie z prawdą, bo On mówi takim językiem. Głos galilejski to głos prawdy. Tak jest ton Jego głosu. Wyobraź sobie taką sytuację, że wyjeżdżasz na przykład za granicę, niech będzie to Finlandii i chcesz porozmawiać sobie z finem, ale zagadujesz go po polsku. On nie będzie znał tego języka prawdopodobnie. Czy wiem, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że znamy języki obce, ale powiedzmy, że to jest jakiś taki rdzenny fin ze wsi, co nie miał nigdy języka angielskiego i tak dalej. Jeżeli nie znasz Jego języka, nie zakomunikujesz Mu czegokolwiek, nie dowiesz się czegokolwiek od Niego. Jeżeli chcesz mieć relację z Bogiem, to musisz mówić do Niego Jego językiem, nie swoim własnym, Jego językiem, a On mówi językiem prawdy swojej. Nie ma innej opcji. On się inaczej nie wyraża, inaczej nie manifestuje i nie mówi w inny sposób niż tak, jak powiedział w swoim słowie. Duch Święty mówi prawdę, bo Duch Święty jest Duchem Chrystusowym. Musisz to zrozumieć, że jedynym łącznikiem tym komunikacyjnym, tym właściwym numerem telefonu, gdzie z drugiej strony odbierze Bóg, jest prawda Jego, Jego prawda. Nie ma innej możliwości. Więc nie ma czegoś takiego, że na przykład e, jesteś w jakimś miejscu kompromisu, masz swoje własne zdanie, no nie będzie na temat. Finansów, to taki nasz temat aktualny. Boisz się o te finanse, nie wierzysz Bogu w Jego słowa, nie zmieniasz swojego myślenia w tym temacie, nie podejmujesz pewnych ruchów, a mówisz mi, że na komorze modlitewnej odbrałeś takie objawienie, takie strategie co do rozwoju finansowego. To ja to podważam. Z uwagi na co? Z uwagi na to, że na samym początku... Musisz wiedzieć o tym, że musisz się skomunikować z Bogiem prawdę. A jeżeli ty nie chcesz tej prawdy, to nie wybierasz właściwego numeru telefonu, więc on nic do ciebie nie może powiedzieć w tym temacie. Bo on mówi tylko prawdę. Od razu możecie zobaczyć, ile wy takich modlitw i uważaliście, że tam jest Bóg. A wy dokręcaliście sobie sami pewne odpowiedzi. Nie możesz poza prawdą skontaktować się z Bogiem. Po prostu. W związku z tym, idąc dalej, jeżeli jesteś zainteresowany budowaniem relacji z Bogiem, to musisz się zdecydować na to, żeby ta Jego Prawda rewidowała Twoje życie. Zaproszenie Prawdy do swojego życia jest zaproszeniem Boga samego. A ta Prawda... Ona konfrontuje, powiemy o tym, że Słowo Boże jest jak miecz i Ono rozdziela, i Ono osądza, i Ono konfrontuje i to jest bardzo często niewygodne dla naszej duszy, ale musisz sam podjąć taką decyzję. Jeżeli chcesz realnie mieć tą relację z Bogiem, ją poszerzać, chcesz, żeby ona stawała się coraz głębsza, to musisz iść w tą stronę, czyli w pierwszej kolejności zgodzić się na tą prawdę, zaprosić tą prawdę do Twojego życia. Zobacz, że kiedy dotarła do Ciebie prawda Ewangelii i na nią się zgodziłeś, narodziłeś się na nowo. Tak to działa. Bóg się nie zmienił. On cały czas jest taki sam i pokazuje nam, jakie wzorce działają. Więc jeżeli jesteś tym zainteresowany, to mówisz, Boże, w ogóle ja chcę, bo Duch Święty mówi prawdę, ale idąc dalej, mówi prawdę do Ciebie i o Tobie. Oprócz tego, że on mówi prawdę o sobie, to kiedy go zapraszasz osobiście do swojego życia, to zaczyna mówić prawdę do ciebie o tobie. I to jest właśnie ten moment bardzo niewygodny dla wielu chrześcijan. Bo wiecie, co on zaczyna mówić, w jakim jesteś miejscu, jakie są jeszcze rzeczy do przerobienia. Zaprosiłeś Ducha Świętego, zaprosiłeś prawdę. Duch Święty co zacznie robić? Wprowadzać się we wszelką prawdę, bo tak jest Jego zadanie. Zgodziłeś się na to, więc teraz nie bądź zdziwiony, że w swojej komorze dowiadujesz się o tym, jakim jesteś. I ja wiem, że dla wielu to jest trudne i świadomie nie rozwieją w związku z tym tej relacji z Bogiem, bo wiedzą, że ta prawda będzie ich konfrontować, a nie chcą się zmieniać, nie chcą wychodzić z swoich błędów, ze swoich kompromisów życiowych. W związku z, to, z, z tym nie zapraszają tam Boga. Dlatego ich relacja wygląda, jak wygląda. Bo Bóg jest światłością, nie ma w nim żadnej ciemności. I kiedy zgadzasz się na tą światłość, to ona zaczyna coraz bardziej oświecać Twoje życie. I wtedy okazuje się, że to, co do tej pory było w mroku, wyglądało ok, to kiedy pada na to Boże światło prawdy, okazuje się, że tam są mankamenty, że tam są jakieś brudki. Że to nie hula, tak jak nam się na początku wydawało. Pada iluzja, ciemność jest obnażana. No i teraz pojawia się pytanie, co w związku z tym zrobisz. Dla wielu ludzi to jest bardzo trudne. Dlatego nie rozbudowują tej relacji, bo nie chcą, aby to światło ich oświecało. I też musicie stanąć w prawdzie i zobaczyć, jak jest u Was. Bo dla niektórych to jest właśnie tego typu temat. Nie chcę. Dlatego masz tak, jak masz bo to Ty podejmujesz decyzję. Wiecie, kiedy ja się lata temu właśnie na, po moim nawróceniu uczyłam tego tematu, że Bóg jest prawdą i, i mówi poprzez prawdę i zgodziłam się na to, aby ta prawda rewidowała moje życie, to zdarzały się takie sytuacje, że ja tutaj uwielbiam Boga, wiecie, super, nie? A przymyka mi delikatna myśl przez głowę. Na przykład obraziłaś swego brata. Hamsko się zachowała względem niego. Niesprawiedliwie. I wiecie co wielu chrześcijan wtedy robi? Won, won, won diable, nie oskarżaj mnie, won, won, won. Ja też tak kiedyś na początku robiłam, dopóki się nie zorientowałam, że to jest Duch Święty. Bo Duch Święty nigdy cię nie będzie oskarżał, ale on cię wprowadzi w miejsce prawdy. Pokaże ci twoje miejsce, w jakim jesteś aktualnie błędu ale pokażę Ci zawsze rozwiązanie, którym jest Chrystus. Wielu ludzi, kiedy ma do czynienia właśnie z prawdą na takim poziomie konfrontacji, mówi, nie chcę. I ja miałam dwa wyjścia. Mogłam powiedzieć, wą, wą, diable, albo mogłam zrobić to, co zrobiłam, czy powiedziałam, dobrze, Boże, Ty jesteś Bogiem prawdy, pokazujesz prawdę o mnie samej. Wiem, że inaczej z Tobą nie mogę się skontaktować, więc w związku z tym staję i na Twoje prawdzie, i staję w prawdzie sama przed sobą, bo i tak nie mogę Cię oszukać, że jestem Hamidłem, że jestem niesprawiedliwa. Sama nazywałam rzeczy po imieniu, sama nazywałam swoje grzechy po imieniu, przed Bogiem. Powiedziałam, bo że dopiero wtedy ta prawda mnie wyzwoli, dopiero wtedy przyjdzie Boża moc na ten temat. I wiecie co? Wielu ludzi mówi mi o spotkaniu z Bogiem, że tak ciepełko jakieś czuli, aniołki jakieś fruwały, tam jakoś miło było. Ale wiecie co? Spotkanie z Bogiem to spotkanie z Jego prawdą. W tym momencie, kiedy przez moją głowę przemknęła myśl o tym, że się zachowałam chamsko, to było moje spotkanie z Bogiem. To, to był moment spotkania z Bogiem. Ten moment. Zobaczcie, jak często bagatelizujemy to, odsuwamy od siebie te myśli i mówimy: Panie, mów do mnie, Panie, dotknij mnie, coś mi tam zrób. Ale on przyszedł do ciebie jako prawda w tym momencie. Olałeś go. Uznałeś, że to nie jest Bóg. Czekałeś na jakieś mrowienie i na ciepełko. To był moment prawdy. To był moment spotkania z Bogiem. Wiecie, że my mamy taką moc. Że możemy olać to, co słyszymy. Bo jest napisane: Jeżeli dziś usłyszysz głos Ducha Świętego, nie zatwardzaj swojego serca, nie gaś Ducha. My możemy olać to, co słyszymy. Możemy olać Ducha Świętego. Możemy olać tą prawdę. Mamy taką możliwość. Od nas zależy, co my w związku z tym zrobimy. Z bokiem spotkasz się tylko w tych obszarach swojego życia, gdzie go zaprosiłeś, a zaprosiłeś go poprzez to, że zdecydowałeś się na jego prawdę, na to, żeby ją zgłębiać, aby ją praktykować, aby przykładać tą miarę do swojego życia. Tylko w tych dziedzinach. W innych dziedzinach, jeżeli tam nie zaprosiłeś, nie zaprosiłeś tej prawdy, tam te rzeczy nie będą holały. Po prostu. I twoja relacja z Bogiem będzie tak głęboka, jak głęboko pozwolisz, aby ta prawda penetrowała twoje serce. I tak rozległa będzie twoja relacja z Bogiem, jak do wielu obszarów swojego życia go zaprosisz poprzez swoją prawdę. Jeśli niektórzy mówią, a ja słabo słyszę Boga, ja bym tak chciała, jak, jak wy, prorocy. A słyszysz prawdę? Czy słyszysz prawdę? Bo głos Boga do Twojego życia to prawda. A w pierwszej kolejności to jest prawda do Ciebie o tobie samym. Więc to, żeby nam to w ogóle nie umknęło. Wiecie, to jest, to jest ważne. I teraz mówiąc takim głosem Asi, skąd czerpiemy informacje o tych prawdach? Z Biblii, z tej starej książki, którą mało kto w dzisiejszych czasach otwiera. Wiemy o tym, że Biblia to nie Bóg. Nie powtarzam, nauczeń Artura, odsyłam, jak ktoś potrzebuje do fundamentów. Ale Biblia jest dla nas źródłem informacji o tym, jakie są Boże poglądy, jaki jest jego punkt widzenia, jakie on zachowania prezentuje, jakie ma myśli na tym temacie, jakie wyzwala emocje. Chcesz poznawać Go, to musisz poznawać jego prawdę, musisz poznawać, jaki on jest. W różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Bardzo masz dużo opisane w Biblii. Dlaczego z tego nie korzystasz? I mówisz, że mam relacje z Bogiem. Ale jeżeli nie otwierasz swojej Biblii, jeżeli nie znasz Bożej prawdy, jeżeli nie wiesz, jakie Bożem jest serce w danym temacie, to z kim ty się spotykasz w tej twojej komorze? Ja nie czytam Biblii z tego względu, a, bo jest taki wymóg chrześcijański. Nie mam jakichś planów pięcioletnich na czytanie Biblii czy tam od do dechy, czy coś tam. Wiecie, dlaczego ja czytam osobiście Biblię? Bo mnie interesuje Boże serce. To jest jedyny powód. Ja po prostu chcę Go poznać. Tylko tak osobiście. Dlatego Biblia dla mnie nie jest jakimś tam słowem, ale jest żywym słowem Boga do mojego życia. Wiecie, kiedy po moim nowym narodzeniu, ja miałem wtedy 13 lat, zaczęłam chodzić do... To... Kościoła lokalnego chrześcijańskiego, na grupę domową. To miałam w swoich rękach tylko taką małą gedonitkę. I po kilku miesiącach, liderka tej grupy, widząc, że chodzę z tą taką małą gedonitką, kupiła mi Biblię z dykacją i wręczając mi, opowiedziała do mnie takie słowa: Czytaj tą książkę, przykładając miarę tych słów, które, które czytasz do swojego życia. Niech to będzie coś osobistego. To nie jest jakieś tam słowo kogoś. Czytaj przez pryzmat tego, że zostało napisane specjalnie dla ciebie. Do ciebie i o tobie. Przykładaj tą miarę osobiście do swojego życia. Wiecie co? I to zrewolucjonizowało w ogóle mój sposób patrzenia na rzeczy. Bo ja przestałam czytać nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Tylko czytałam Ewciu, nie opuszczaj wspólnych zebrań. To by już było bardzo prywatne i osobiste. Nie było szanujcie tam starszych, tylko było Ewciu, ty szanuj. Ja zaczęłam przykładać tą miarę prawdy do mnie osobiście, do mojego życia. Ja zaczęłam się z tym konfrontować. Ja wiedziałam, że za każdym razem, kiedy zgadzam się z Bożą prawdą, to zgadzam się z Bogiem samym. Czyli co? Mówimy jednym głosem w tym temacie. Mamy jeden punkt widzenia w tym temacie. Mamy jeden pogląd w tym temacie. Kiedykolwiek otwierałam Biblię i czytałam, to słowo mi konfrontowało, pozwoliłam na to. To była moja decyzja. Wielu ludzi mówi, komora, o co chodzi z tą komorą? Co ja mam w tej komorze robić? Jak mam się modlić? W ogóle o co chodzi. No właśnie, weź Biblię, czytaj słowo, przykładaj miarę do swojego serca. Kiedy nie rozumiesz, módl się do Boga, mówię, Boże, chcę zrozumieć, co masz na myśli w tym temacie. Kiedy nie, ty rozumiesz, dziękuj Bogu, że już rozumiesz tą prawdę. Kiedy widzisz, że twoje życie odbiega od tego, co ta prawda mówi, przychodź do Boga, pokutuj i bierz od Boga moc do tego, aby zacząć zmieniać te rzeczy. Jeżeli przykładasz tą miarę okazuje się, że już masz te rzeczy poukładane, idź do swojej komory i dziękuj Bogu, że już to masz i módl się o jeszcze więcej. Tak w prosty sposób możemy połączyć to, że masz Biblię, połączyć z twoim życiem modlitewnym, z twoją komorą. Nie trzeba nic wymyślać, Wystarczy, że będziesz powtarzać po Bogu. Wystarczy, że będziesz patrzeć z tej perspektywy prawdy i przykładać tą prawdę do swojego życia. Na koniec powiem jeszcze taką jedną rzecz, bo chcę, żeby to dla Was było w ogóle już tak totalnie jasne. Podam Wam taki przykład. jak się przekłada tą prawdę na relację, no bo mówi o tej prawdzie, 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 a gdzie relacja z Bogiem? <grytanie> Patrzcie. Czytasz słowo i powiedzmy nie czujesz się za dobrze, masz jakiś problem zdrowotny. I czytasz słowo, że w ranach i Jezusa jest twoje uzdrowienie. Już wiesz o tym, że twój stosunek do tej prawdy jest stosunkiem do Boga samego. Już wiesz o tym, że to słowo jest prawdą. Już wiesz o tym, że Bóg wyraża się poprzez tę prawdę. Co robisz? Robisz w związku z tym ruch wiary. Decydujesz się przyjąć to słowo, zaczynasz nim obracać w swojej modlitwie, zaczynasz robić kroki odpowiednie w stosunku do tego słowa w swoim życiu. I co zaczyna się dziać? Potężny obrót tej prawdy w twoim życiu. Przyjmując to słowo przez wiarę. Przyjmujesz Boga samego, zapraszasz Boga samego do tematu swojej choroby, do dziedziny swojego zdrowia. Ogłaszając to słowo nad sobą, zgadzasz się z Bożym poglądem, z, Bo z Bożym punktem widzenia w tym temacie. Zaczyna coś się między Wami dziać, jakaś interakcja. Następuje interakcja tej prawdy, następuje manifest tej prawdy. Bóg wyraża się poprzez tą prawdę, wyraża swoje serce, że Bóg jest Bogiem, który jest lekarzem, że Bóg jest Bogiem, który nienawidzi choroby, że Bóg jest Bogiem, który jest prawdomówny, że On jest wiarygodny. Doświadczasz uzdrowienia, doświadczasz jakiegoś posilenia w związku z tym i masz świadectwo wiarygodnego, wiernego Boga, Boga lekarza, Boga, który zadziałał osobiście w Twoim temacie. Że był z Tobą w tym temacie. Bóg, który jest Bogiem prywatnym i indywidualnie podchodzącym do człowieka. To nie jest jakiś tam Bóg gdzieś w niebiosach. To jest Twój Bóg, który zadziałał w tym temacie. Masz świadectwo, masz dowód, masz materiał dowodowy, że Bóg działa, że Bóg jest żywy. I to powoduje tą nić porozumienia, tą nić relacji. Przeżyłeś coś z tą prawdą. Poznałeś ją i doświadczyłeś, więc w związku z tym przeżyłeś coś z Bogiem w tym temacie. Poznałeś Go i doświadczyłeś w tym temacie swojego zdrowia. Doświadczyłeś Boga, zasmakowałeś Boga w temacie swojego zdrowia. Macie już coś wspólnego, macie już jakiś łącznik, macie już jakieś przeżycie, macie już jakieś doświadczenie. To w ten sposób się buduje. Żeby poznać drugiego człowieka, trzeba z nim przejść kawałek drogi może. Może trzeba razem coś przeżyć. Tak samo z Bożą prawdą. Trzeba ją przeżyć. Trzeba jej doświadczyć. Trzeba przejść kawałek drogi z nią. W ten sposób powstaje nić porozumienia. Jeżeli ja w tym momencie mam doświadczenie Boga jako mojego lekarza, co to wzbudza we mnie? Wiarę w Niego jeszcze większą, w Jego Słowo, chęć, aby poznawać Jego serce dalej. Dowiedzieć się, co jeszcze zboże dla mnie dalej. Jakie są jeszcze Twoje wytyczne, jakie są Twoje obietnice? Co ja jeszcze mogę? Rośnie we mnie pasja, zaangażowanie. To wszystko jako wynik tego spotkania. Ja nie wierzę w coś takiego, że ktoś mówi, że spotkał się z Bogiem, a nic się nie stało w jego życiu. Jeżeli wyjdziesz z dzisiejszego nabożeństwa w takim samym stanie, jak przyszedłeś, to znaczy, że nie spotkałeś się z Bogiem. Nie ma takiej możliwości. Pierwsze Twoje spotkanie z Bogiem doprowadziło Cię do nowego narodzenia. Każde Twoje spotkanie z Bogiem czyni różnicę w Twoim życiu. Nie ma takiej możliwości. Ja nie wiem, co się wydarzy, co się zmieni. Może będziesz zasilony fizycznie, może będziesz zachęcony, może doprowadzony do pokuty. Może przyjdzie ci jakiś pomysł. Może przyjdzie jakaś inspiracja. Ja nie wiem, co się wydarzy, ale jeżeli w takim samym stanie wyjdziesz, jak przeszedłeś. To ja nie wiem, z kim ty się spotkałeś, bo Bóg jest Bogiem życia i Bóg jest Bogiem ruchu. Więc jeżeli spotkałeś się z Bogiem życia, to jakieś życie przez ciebie przepłynie, do czegoś cię doprowadzi, aby coś zbudować w twoim życiu, a może aby coś zburzyć w twoim życiu. Ale będzie to jakiś ruch, którego efekt ostateczny to będzie życie. Rewidujcie sami siebie, przykładajcie to miarę do swojego życia. Zobaczcie, jak to wygląda u was. Specjalnie mówię tak prostym językiem, żeby każdy z nas to zrozumiał. Niech prawda nas wyzwala. Amen.